Szanowni Państwo, zawsze kiedy w ostatnich latach przyjeżdżam do Nowego Sącza, a bywam tutaj często, mam poczucie głębokiej satysfakcji. To jest to miasto, to miejsce w Polsce, które się znakomicie rozwija. I to widać na pierwszy rzut oka. Tu jest wiele inicjatyw gospodarczych, wiele średnich, a nawet większych zakładów, które zostały stworzone od początku. Bardzo bym chciał, żeby Polska w całości rozwijała się tak jak Nowy Sącz. Nowy Sącz należy do niewielu miast w naszym kraju, które mają szybki postęp, jeżeli chodzi o ludność, o wzrost ludności. A przecież wiele, wiele miast w naszej ojczyźnie się zwija. Jest dzisiaj mniejsze niż było, a nie większe. Naprawdę warto tutaj być i warto czerpać przykład z tego wszystkiego, co tutaj się dzieje. I dlatego bardzo dobrze by było, gdyby wielu mieszkańców tej ziemi, jej przedstawicieli, znalazło się w parlamencie. Tutaj za mną stoją panie i panowie, którzy dzisiaj kandydują. I chcę powiedzieć, to jest naprawdę bardzo mocna lista. Bardzo mocna lista. Tuż są doświadczeni działacze. Działacze, którzy niekiedy, jak Piotr Naimski, mają już za sobą dziesięciolecia działalności politycznej, społecznej. Mają za sobą kilkadziesiąt lat, nieco mniej, jak choćby pan senator Kogut, bardzo rozległej działalności w różnych dziedzinach. I są ludzie nowi, tak jak pan Józef Leśniak, który jest tutaj na drugim miejscu. Świetnie wykształceni, znający świat, znający języki, mający także dyplomy zagraniczne, w tym bardzo ważnych, dobrych uczelni. Krótko mówiąc, razem wziąwszy, to jest taki zespół, który może dużo zmienić. Ja bym chciał, żeby cały Sejm tak wyglądał. Tak wyglądał jak ci, którzy tutaj stoją za mną. I wierzę, że tak będzie. Wierzę, że tak będzie dzięki zwycięstwu Prawa i Sprawiedliwości. Tylko, szanowni państwo, o to zwycięstwo trzeba ciągle walczyć. Trzeba zabiegać, trzeba pracować. Ono nie przyjdzie same. Dziś Platforma Obywatelska, która jest reprezentantem tego obecnego, pełnego wad systemu, cofa się, ale ma coraz więcej różnych pomocników, różnych mniejszych ugrupowań, które można powiedzieć rzuciły się na pomoc temu systemowi. Systemowi, który trzeba zmienić. Systemowi pełnemu różnego rodzaju nadużyć. Systemowi, który marnuje nasz potencjał, a właśnie Nowy Sącz jest niczym innym jak przykładem tego, jak ten potencjał jest wielki. Powtarzam, musimy pokonać ich wszystkich. Musimy przekonać naszych rodaków, że jedyna stawka, na którą dzisiaj warto głosować, postawić, to Prawo i Sprawiedliwość. To partia, która jeśli będzie mogła rządzić samodzielnie, stworzy znakomity rząd pod przewodnictwem Beaty Szydło. Powtarzam, musimy uczynić bardzo, bardzo wiele, by to zwycięstwo, nasze zwycięstwo było zwycięstwem pełnym, konkluzywnym, byśmy mieli przeszło 230 mandatów. Więcej, znacznie więcej niż 230 mandatów. To jest nam potrzebne. To jest nam potrzebne, byśmy mogli pójść szybko do przodu. By to wszystko, co w naszym życiu jest złe, niemożliwe do zaakceptowania, co nas obciąża, było już za nami. Abyśmy mogli iść w górę bez obciążeń, bo rozwój
to nic innego jak marsz w górę. Marsz, który zawsze jest trudny. Trudniej iść do góry niż iść po płaskim. Ale ten marsz może nam w stosunkowo niedługim czasie przynieść ogromne sukcesy, bo prowadzić do tego, że Polak, który będzie wyjeżdżał na zachód, będzie mógł powiedzieć, no cóż, tam jest dobrze, u nas jest tak samo. Możemy to uzyskać. Już niemały kawałek tej drogi, mimo fatalnej władzy, mimo obciążeń, żeśmy przeszli. Dziś możemy zacząć tą drogę przebywać dużo, dużo szybciej. Potrzebna jest tylko naprawa, naprawa naszego aparatu państwowego. Potrzebne jest lepsze zorganizowanie władzy wykonawczej, rządu. Potrzebna jest wielka reforma sądownictwa. Potrzebna jest reforma, czy też dokończenie modernizacji służb mundurowych. Potrzebne są zmiany w polskiej dyplomacji, która powinna służyć między innymi polskiej gospodarce, a nie służy. Potrzebne jest szereg różnego rodzaju szczegółowych rozwiązań, choćby dotyczących Skarbu Państwa, dotyczących tych zakładów, tych przedsiębiorstw, które ciągle są w ręku państwa. Potrzebne jest wreszcie zgromadzenie wielkiego kapitału, tego uśpionego kapitału, który może być uruchomiony i może być podstawą szybkiego rozwoju, ale także rozwiązywania problemów społecznych, choćby takich problemów jak te, które związane są z bezrobociem, jak te, które związane są z brakiem mieszkań, mieszkań dostępnych dla przeciętnie zarabiających ludzi. To wszystko przecież składa się na możliwość rozwiązania także jeszcze innego wielkiego problemu, który przed nami, to znaczy problemu demograficznego. Polska dzisiaj się zwija, a Polska powinna się rozwijać. Ja tutaj z radością słyszałem o dzieciach, które mają panie kandydatki, ale tych dzieci dzisiaj w Polsce jest dużo, dużo za mało. Tych dzieci powinno być dużo więcej, ale nie ma ich. Bo nie ma warunków, bo Polki w Anglii rodzą tych dzieci dużo, a tu w Polsce jesteśmy chyba na 212 czy 215 miejscu na świecie, jeżeli chodzi o tak zwaną, brzydkie słowo, ale go użyję, dzietność. Otóż to też można zmienić, ale właśnie potrzebna jest praca, potrzebne są mieszkanie, potrzebna jest realna pomoc dla rodzin. Potrzebna jest, proszę Państwa, sprawiedliwość, bo to wszystko składa się na nic innego, jak na to, co ludzie, zwykli Polacy będą odbierali jako sprawiedliwość, jako to, że w Polsce w końcu przywracana jest sprawiedliwość. Tej sprawiedliwości potrzebujemy. Potrzebujemy władzy, która będzie wiarygodna, która dotrzyma słowa. Znacie te nasze zapowiedzi. Te zapowiedzi odnoszące się do pomocy dla rodzin, przywrócenia dawnego wieku emerytalnego, podniesienia kwoty wolnej od podatków. Musimy to zrobić. Ja chcę Państwa zapewnić, że Beata Szydło jest osobą, która chce to zrobić, ma tutaj twardą wolę i to zrobi. Z całą pewnością. To nam da to, co jest każdej dobrej władzy, takiej, która działa pro publico bono, dla dobra publicznego, niezbędnie potrzebne. To znaczy da wiarygodność, da zaufanie. Bo bez wiarygodności, bez zaufania nie można uzyskiwać tego, co jest potrzebne w każdym pozytywnym procesie społecznym. Bo przecież rządzenie, zmiany ekonomiczne to jest pewien proces społeczny. I tu jest potrzebna aktywność, aktywne poparcie. Przecież zawsze będziemy trafiali na różnego rodzaju przeszkody. Ogromna większość Polaków jest zainteresowana tym, żeby Polska się zmieniała. No ale każdy z nas przecież wie, nie jesteśmy dziećmi, że są i tacy, którzy bardzo dobrze potrafią w mętnej wodzie ryby łowić. I to tłuste ryby. A ta mętna woda musi zostać oczyszczona. My chcemy żyć w przejrzystej wodzie, jeśli trzymać się tego porównania. A więc będą
czynić nam różnego rodzaju trudności, będą budować przeszkody, będą nas atakować, będą sięgać także do różnego rodzaju czynników zewnętrznych, żeby one nas atakowały. I właśnie w tych momentach, a tych momentów pewnie będzie niemało, potrzebne jest nam poparcie, mobilizacja społeczna. I dopiero wtedy zmobilizowani jako duży europejski naród, wielki europejski naród, będziemy mogli powiedzieć, my sami załatwiamy nasze sprawy. My sami załatwiamy nasze sprawy, mamy do tego prawo. Jesteśmy w Unii Europejskiej po to, żeby się szybko rozwijać. Unia Europejska powstała po to, żeby wyrównywać poziom poszczególnych krajów. I my mamy święte prawo czynić wszystko właśnie w tym kierunku. I nie wolno nam w tym przeszkadzać. I Unia Europejska powstała także po to, by chronić wolność. Wolność, która była wtedy zagrożona ze wschodu. I dzisiaj Unia Europejska nie może być organizacją, która narzuca ograniczenia wolności. Musimy zabiegać o to, żeby Unia Europejska zgodnie z tym, co było u podstaw jej powołania, była organizacją wolności w skali globalnej, bo jest wielka i potężna i może oddziaływać w skali globalnej. I to powinna być nasza misja, jeżeli chodzi o tą organizację, bo ona jest nam potrzebna, bardzo potrzebna, ale mamy prawo wywierać wpływ na to, jaka ona jest. Musimy prowadzić do tego, by była ona związkiem równych, suwerennych państw. Państw, których bogactwo, zróżnicowanie, które jest bogactwem, tworzą tą wspólną, niezwykłą jakość, jaką jest europejskość. Ale europejskość nie może być przeciwstawiana polskości. Bo polskość to nic innego, jak część tego wielkiego bogactwa, jakie nosi w sobie Europa. Nasza kultura, nasza tradycja i ta ogólnopolska, i ta lokalna, przecież tu jesteśmy w tym miejscu, gdzie ta tradycja jest specyficzna i nawet na tym stosunkowo niewielkim obszarze zróżnicowana. Otóż nasza tradycja jest częścią tej większej tradycji. My nie chcemy kwestionować tradycji niemieckiej, francuskiej czy hiszpańskiej, ale nikt nie ma prawa kwestionować naszej. I w Unii musi obowiązywać zasada równi z równymi, wolni z wolnymi. Pamiętacie, to nie jest zasada, która nie była już kiedyś znana. Ona była obecna w polskiej historii i powinniśmy wnosić ją do Europy jako zasadę, która buduje prawdziwą jedność, buduje prawdziwą siłę. Powtarzam, równi z równymi, wolni z wolnymi. Czy mamy możliwość, szansę na powołanie takiej władzy, która będzie te wszystkie zasady, o których mówiłem, te wszystkie posunięcia wprowadzała w życie? Szanowni Państwo, spójrzcie na naszego prezydenta, który przecież z tej ziemi się wywodzi. Czy on tego nie robi? Przypomnijcie sobie jego wizytę w Nowym Jorku. Jak pięknie potrafi się zachować. Jak wspaniale potrafił przemawiać. Ale żeby zrealizować te plany, żeby on mógł realizować swoje plany, potrzebny jest także rząd. Rząd, który będzie z nim współpracował. Będziemy maszerować w jednym kierunku. I powtarzam, taki rząd z Beatą Szydło, która znakomicie współpracuje z Andrzejem Dudą, powinien być powołany. Ale na to musimy wygrać. Powtarzam, nie tylko z Platformą Obywatelską, z tymi wszystkimi, którzy dzisiaj, powtórzę te słowa, biegną jej na pomoc. Chociaż czasem ją przy tym trochę gryzą, ale to jest pozorne gryzienie.
Tak naprawdę oni chcą podtrzymać to wszystko, co jest polską chorobą, co nas dzisiaj ogranicza. I dlatego powtarzam jeszcze raz, bo to ciągle trzeba powtarzać. Zwycięstwo, pełne zwycięstwo, tylko to nas interesuje. Tutaj, w tym okręgu, 10 parlamentarzystów, 2 senatorów, 8 posłów. To jest, panie prezesie, minimum. Ktoś tutaj, chyba Anna. A nie, a to pani krzyknęła, damy radę. Damy radę, proszę państwa, damy radę. Tylko jeszcze 3 tygodnie pracy, jeszcze 3 tygodnie wysiłku, jeszcze 3 tygodnie zwracania się do każdego, nie tylko kandydatów, nie tylko tych najbardziej bezpośrednio zaangażowanych, każdego z państwa, do sąsiadów, do znajomych, do przyjaciół, do koleżanek i kolegów z pracy, do rodziny. Idźcie na te wybory, głosujcie na listę numer 1. To jest przyszłość dla Polski. To jest naprawdę pierwsze miejsce. I wtedy, 25 października 2015 roku, przejdzie do historii. I wtedy będziemy mówili, że to wszystko, co zdarzyło się przedtem, ta pierwsza, czy właściwie druga, bo była jeszcze próba Jana Olszewskiego, próba zostanie uwieńczona, że to, co działo się przed 10 kwietnia 2010 roku, znajdzie swoją kontynuację. Znajdzie swoją kontynuację piękną i zwycięską. Dziękuję bardzo.